Rośliny doniczkowe to nie tylko ozdoba, to nasi zieloni sojusznicy. Rośliny nie tylko pięknie wyglądają, ale także wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie, oczyszczając powietrze i dodając naturalnego uroku wnętrzom. Przyjrzyjmy się kilku najpopularniejszym roślinom doniczkowym w polskich domach. Odkryjmy ich tajemnice i dowiedzmy się, jak najlepiej o nie dbać. Zaczynamy od królowej dżungli, monstery dziurawej. Ta roślina, rodem z tropikalnych lasów Ameryki Środkowej, zyskała niezwykłą popularność dzięki swoim efektownym, dziurawym liściom. Ale dlaczego liście mają dziury? To nie przypadek. W naturze dziury pozwalają lepiej przepuszczać światło do niższych partii rośliny i pomagają radzić sobie z silnymi wiatrami. Monstery potrzebują przestrzeni i półcienia. Bezpośrednie słońce może spalić ich liście. Lubisz podlewać? Monstery preferują umiarkowaną wilgoć, więc pamiętaj o regularnym zraszaniu. A teraz coś dla fanów minimalizmu. Sansevieria, znana jako język teściowej. Ten twardziel wśród roślin doniczkowych nie tylko pięknie się prezentuje, ale także oczyszcza powietrze z toksyn, takich jak formaldehyd i benzen. Co więcej, sansevieria produkuje tlen w nocy, co czyni ją idealną rośliną do sypialni. Jest niemal niezniszczalna. Mało wody, mało światła, a nadal wygląda świetnie. Czyż nie brzmi jak idealny roślinny towarzysz dla zapominalskich? Kolejna na liście to prawdziwa piękność – skrzydłokwiat. Ten naturalny nawilżacz powietrza nie tylko wygląda spektakularnie, ale również doskonale oczyszcza powietrze. Skrzydłokwiaty są znane z usuwania zanieczyszczeń i poprawy wilgotności w pomieszczeniach. Ustaw je w miejscu z rozproszonym światłem i regularnie podlewaj, ale uważaj, by nie przelać. Nadmiar wody może zaszkodzić korzeniom. I pamiętaj, skrzydłokwiaty kwitną przez cały rok, dodając elegancji każdemu wnętrzu. Fikus sprężysty, prawdziwy gigant w świecie roślin doniczkowych. Jego duże, błyszczące liście sprawiają, że nie sposób go nie zauważyć. Fikus nie tylko dodaje stylu, ale również efektywnie oczyszcza powietrze. W odpowiednich warunkach rośnie szybko, więc warto go regularnie przycinać, aby zachować kontrolę nad jego rozmiarami. Co ciekawe, w naturze fikusy mogą dorastać do 30 metrów. W domowych warunkach raczej tego nie osiągnie, ale może spokojnie dorosnąć do 2-3 metrów, więc upewnij się, że masz dla niego wystarczająco miejsca. Na koniec coś dla miłośników elegancji – storczyki. Te egzotyczne rośliny zyskały uznanie dzięki swojemu niezwykłemu kwitnieniu, które może trwać nawet kilka miesięcy. Mimo że storczyki wyglądają na wymagające, przy odpowiedniej pielęgnacji mogą cieszyć oko przez wiele lat. Kluczem jest odpowiednia ilość rozproszonego światła oraz umiarkowane podlewanie, najlepiej raz w tygodniu. Ciekawostką jest to, że storczyki w naturze rosną na drzewach, więc ich korzenie potrzebują dużo powietrza, dlatego stosuje się specjalne przewiewne doniczki. Nie zapomnijmy też o zamiokulkasie zamiolistnym. To prawdziwy twardziel wśród roślin doniczkowych. Zamiokulkas jest odporny na niemal każde warunki. Przetrwa w ciemnych pomieszczeniach, bez częstego podlewania, a mimo to zachowa swój bujny wygląd. Idealny dla tych, którzy często zapominają o podlewaniu roślin. Mimo że rośnie wolno, warto go przesadzać co kilka lat, aby zapewnić korzeniom więcej miejsca. Każda roślina ma inne potrzeby, ale podstawy pozostają takie same. Odpowiednia ilość światła, umiarkowane podlewanie i regularne przecieranie liści z kurzu. Rośliny nie lubią przelania, dlatego przed podlewaniem sprawdzaj wilgotność ziemi. Rośliny doniczkowe to nie tylko dekoracja, to żywe organizmy, które dbają o nasze zdrowie i komfort w domu. Pamiętaj, aby dostosować opiekę do ich potrzeb, a odwdzięczą ci się pięknym wyglądem i świeżym powietrzem przez wiele lat.